witamy Was w piątym odcinku naszej serii z Iraku. Właśnie jesteśmy, czekajcie. Tak, właśnie jesteśmy w Karbali. Zbieramy się i ruszamy do Babilonu. Pokażę Wam, co, jak tam wygląda, opowiemy trochę, co tam się wydarzyło. Później pójdziemy zobaczyć willę, jedną z willi opuszczonych Saddama Husajna. Opowiem też trochę o tym. Także to naprawdę będzie ciekawy odcinek. Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzednich czterech, bardzo serdecznie Was zapraszam. Cała seria jest ciekawa. Jest ciekawa, bo ja tam jestem. Pamiętajcie. A to jest wyjątkowa na pewno, bo to Pawła pierwsza podróż. Mu powiedziałem, że drugą jedzie do Indii ze mną. Śpimy w hostelach i jemy street food. Wtedy zobaczysz szkołę życia. Szkołę podróżowania. No, jutro lecimy dalej. No. Wbijajcie na odcinek. Jeśli Wam się podobały poprzednie części i jeszcze nie subskrybujesz przypadkiem mojego kanału, to pamiętaj o tym, żeby zostawić suba. Oglądajcie dalej. Dobra, ruszamy. How far we have there? From Babylon, 1 hour. 1 hour, okay. It's close. Ten lokalny markecik, gdzie sprzedają jakieś gary, dywaniki do modlenia i tak dalej. Patrzcie, jak się szafę wiezie. Olbrudna szafa. Where we are now? Right now we are in Hille, very close to the Saddam Hussein Palace and the Babylon ruins. The Ishtar Gate and the Fortress of Babylon. Okay, we have to bring first some person. Yeah, there is a person I know and he will take us to the second floor in the palace because it's closed. And yeah, you're gonna see that in the video, guys. Będziemy mieli specjalną przepustkę, żeby się tam dostać. Osoba nas tam ma wprowadzić. No, ciekawe, co to zobaczymy. Dobra, tam przed nami już widać pałac. Saddam Hussein był irackim dyktatorem, który sprawował władzę jako prezydent Iraku od 1979 do 2003 roku. Jego rządy charakteryzowały się autorytaryzmem, brutalną represją wobec wszelkiej opozycji oraz naruszaniem praw człowieka. Saddam dążył do umocnienia pozycji Iraku na Bliskim Wschodzie, co doprowadziło do konfliktu z sąsiadującymi krajami, w tym do wojny iracko-irańskiej oraz inwazji na Kuwejt w 1990 roku, co z kolei spowodowało interwencję koalicji międzynarodowej w wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Jego rządy cechowała próba arabizacji wielu regionów Iraku, co doprowadziło do represji wobec Kurdów i innych mniejszości etnicznych. Hussein był również oskarżany o stosowanie broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom. Administracja Busha oskarżyła Irak o posiadanie broni masowego rażenia i wspieranie terroryzmu, co doprowadziło do inwazji na Irak w 2003 roku i obalenia Husseina. Po schwytaniu przez siły amerykańskie w grudniu 2003 roku Saddam Hussein został skazany na śmierć przez iracki sąd za zbrodnie przeciwko ludzkości i powieszony w grudniu 2006 roku. Jego śmierć zamknęła jeden z najbardziej brutalnych rozdziałów w historii współczesnego Iraku. Dobra, to wejście do Babilonu trzeba zapłacić po 25 tysięcy, to jest jakieś 17 dolarów mniej więcej. Coś takiego. Dobra łazieneczka była, co? No. Się wyzwa na środku do nie. Zdecydowanie. No ale niestety. A uwierz, no to trzeba przyznać, właśnie jak są te toalety, które jest tylko dziura po prostu, to okropnie to się śmierdzi. A podobno najzdrowsze są. Próbowałeś już do tego? A to w ogóle? Noga mi wpadła. Ręka. Paweł mówił tam nogi, bo nie wiedział do czego to jest. Pierwszy raz widział. Ale tak szczerze, to jest podobno najzdrowsze załatwiać się do takiej dziury. A dla mnie to jest po prostu takie, że ja nie potrafię. Czekaj, ile razy byś się wyrąbał, jakbyś miał no, no nie, no ja po prostu ja nie potrafię, a... No ale tak to tu wygląda. I nie tylko tu. Paweł mówi, że mu się dzisiaj skończyły skarpetki. Ja mówię, tyle ty wzięłeś skarpetek w podróż? Ja mówię, że 4 pary. To co ty jeden dzień, tylko skarpetka łazisz? W podróży ty się sprawdza, skarpetki nie śmierdzą, można założyć drugi raz, no i tak lep. Tak a... nawet w domu chodzi. Wcale, że nie kłamie. W domu w ogóle nie mam skarpetkę, tylko w Japonkę. Nie słuchajcie go, naprawdę kłamie. Thank you.
Jesteśmy pod jedną z willi Saddama Husajna, jednego z najgorszych dyktatorów naszych czasów. 24 lata rządził Irakiem, a raczej terroryzował ten kraj i ludzi. Popatrzcie, willa, a raczej zamek z widokiem na Babilon. Dobra, wbijamy do środka. Tam twarz Husajna. Tutaj też. No, robię swoje twarze wszędzie, gdzie się tylko da. O. Tutaj jest, nie wiem, czy żołnierz, czy policjant, który nas prowadzi na górę. Thank you so much. Thank you. It's a pleasure for you, because you are king, you king. Advisor, my bodyguard for you. Thank you so much. Me born here in 1966, here. Oh, here, really? Yes. Wow. I hope you come back, I want to speak with you. Okay, thank you. Dobra, dobra, nas prowadzi na górę. Podszedł nas do nas jeszcze chyba ten mówię, urodził się w 1966 roku właśnie tutaj. I nam trochę może popowiadać. Mam nadzieję, że jak wrócimy, to jeszcze będzie. From which year is this villa, this house? 90s, yeah, but you know exactly or not really? Okay. Dobra. Wbijamy. No, totalnie. Tak nie może no. Totalnie, że nam się to udało wejść, to po prostu szok. Dobra. Idziemy do góry. How many floors is this house? Two floors. Two floors, yeah? That one is like the ceiling room. This floor I will go up. Yes, this is floor number one. This is number one, yeah, okay. Yeah, if you don't want to mamy iść. What we got? It's okay. So ładny mamy urbex. Widok tutaj na balkonie, na pierwszym piętrze, a to jest jeszcze nic. Z drugiej strony ma jeszcze lepszy widok, z drugiej strony ma widok na Babilon. To jest bathroom, nie? Tak, to jest bathroom. Jest jacuzzi? Jacuzzi, jest tutaj, jest sauna. Nie ma wszystko. Jakaś kolejna sypialnia tutaj z wielkimi oknami. Amerykanie wjechali do Iraku, przywołali tylko 28 dni podobno, żeby złapać Saddama Husajna. Znaleźli go gdzieś w jakichś piwnicach, się ukrywał. Podobno już znaleźli wrak człowieka, już starego dziadka. No i parę lat później został skazany na śmierć, tak jak wam mówiłem. Właśnie widoczek z kolejnej sypialni. No i tu dość, tu miał niezły widok, wam powiem. Nie wiem, czy będzie widać. Pewnie niestety nie, ale jesteśmy w takim miejscu, że po prostu szok. Jakieś dzieci biegną. Wielki żyrandol. Kurczę, szkoda, że to mnie tak nie widać, ale uwierzcie mi, że niesamowite to jest. O! Yes. Okay. What is this?
Aruset Mendili, or like she was the bride of Mendili. She was the first lady who died in the war, because she was in her wedding, and then Iran shelled the wedding and she lost both of her hands. So you see there are two hands, which is like Tigris and Euphrates. And after this incident, they start the war with Iran, because Iran has bombed the Iraqi lands, and then they start the war. Następny mocny salon. Basen na dole. Basen, no, tutaj basen możecie zobaczyć był. Miał rozmach. Ciekawe, czy gdzieś na internecie są filmy pokazujące, jak ten pałac wyglądał za jego czasów. Ej, tu jest tyle pokoi, tyle tego wszystkiego, że po prostu szok. Idziemy na kolejne piętro, na drugie. Stamtąd to dopiero będą widoki. O, ty patrz, polska patola też tu była. Nie. Kocham cię, Agnieszko. Fajnie, fajnie, no. My nie jesteśmy pierwsi w tym pałacu. No, no to wychodzi. Borek, o, Borek, to jest telewizji? Mateusz, pozdrawiamy serdecznie. A jesteś pan dalej. Trochę lipa, że się podpisujesz na murach u Saddama. Willi, no ale cóż, no. Oczywiście to był żarcik, nie piszcie do niego, to nie on. Kamilku, dla ciebie, tata. A Kamil się pewnie ucieszy, że tata demoluje. Dobra. Kocham Anię. Nie no, to była chyba mocna wycieczka. Co? To jest niemożliwe. W 2004 roku? Nie, to jest niemożliwe. To chyba komuś się coś daty pomylił. Bo oni to byli dalej od tyłu pewnie. No 19, a właśnie, sorry. No. 19, 11. Nie, 19 listopada. Chyba, że Saddama się podpisali na imprezie. Ty, może tak. Może byli na melanżu. Nie, no szok. Tutaj kolejny, Madzia, kocham cię. Each room has its own different decoration. Each room. Wow. That's bigger than the shrine. Patrzcie, jak to jest wielkie tutaj. Niezłe melo tutaj musieli robić. No nie, jak to musiało to wyglądać? O, kolejni Polacy na kartach historii. Nie no, ta polska wycieczka to tu mocno szła, że zamalowali po willi. Szok. Ok, let's go for another side. Their view is much better. We can go up? No i tutaj balkony, chyba tam przyjdziemy jeszcze na ten ostatni, no ale taki tam widoczek. Tutaj jest ta odnowiona część Babilonu. To jeszcze stary Gruzy wszędzie. Jak wrażenia Pablo z willi? No, powiem ci, miał rozmach. No, tak, no. Nie widać bidy. Nie, no nie, no pieniądz czuć tutaj, no. Nie ma co gadać. Yes, we have to explain about this sample.
Guys, you see this sample? It's like Saddam Hussein. It's like SH, okay? So he just, he used it like as a, I don't know. SH? Script, yeah. Okay. And you can find it basically everywhere. Like his name. Yeah, see? Yeah. Oh, yeah. Saddam Hussein. What you can say about Saddam Hussein, about his regime here, yeah, and some stories about your family? Okay, well, actually, you know, Saddam Hussein, some people, like, it's 50-50. Some people, they are against him, some people stand with him. It depends. But for me, like, I have two of my my uncles, he killed them, and my father was tortured because of Saddam Hussein, and one of my nephews, he was having death penalty because of Saddam Hussein regime. So he was basically killing a lot of people, a lot of civilians, because they were like against his rule and they were his opponents. And some people, they say like, no, like back then Saddam Hussein, Iraq was strong. Some people say, they say like, no, he was a dictator. So I cannot comment. Yeah, okay, but for sure he was really bad person. He killed many people, for sure. Many genocides, and everybody know that. Like, even if you look, if you check the history, you will see. But you know how many people he killed while his regime? Well, I don't know, but like many, he commit many genocides. Over Iraq. Yeah. Okay, can I say something about the war with Kuwait? Because I think this was the last thing before just the world came here and just start to fight. Yeah, well, actually, you know, Saddam Hussein has invaded Kuwait. Like I told you, like maybe in 1 hour, 2 hours, something like this. And after they invade Kuwait, the allies, the U.S. and their allies, they told him to step back and leave Kuwait, but he stayed there. And then suddenly they start attack him, and like they were doing a lot of raids and you know, air strike against like many targets. They destroyed, like, basically they destroyed the army there. They were doing like more than 25,000 air strike daily, so they were like putting a lot of efforts. So, and then they flee, the Iraqi army, they withdraw to their lands, and then in 2003 they invaded Baghdad and they took control of everything. Yeah, but I think he don't imagine how important is Kuwait for the world. Mm-hmm. And yeah, after the war of Kuwait, everything has changed, for sure. Yeah. And everything going by oil, of course, yeah. Yeah. Money. Well, some of them, they say, like, money. Kuwait were stealing some oil from the Iraqi territories. And for that reason, Saddam Hussein invade Kuwait. Some of them, they say, now there were some political conflicts. So, nothing for clear, for sure. No, właśnie w drugim odcinku wam pokazywałem, że na targu można tutaj kupić pieniążki, na których dalej jest właśnie twarz Husajna. No ale Mohamed nam mówił, żeśmy nie kupowali tam, że on nam to za darmo, także musimy o tym pamiętać, że on nam na pewno dał, chociaż wiecie, po jednym albo po dwa, żeby na pamiątkę. Staram się z każdego kraju, mniej więcej w którym teraz jestem, od jakiegoś czasu zbierać takie i stąd na pewno też chcę mieć. Mam normalne oczywiście, te, które są teraz. No ale taki z Husajnem też na pewno będzie coś wyjątkowego w kolekcji. Tego wam jeszcze nie pokazywałem. To jeszcze musicie zobaczyć. Tutaj jesteśmy w głównym holu. Patrzcie. Tu było główne wejście do jego zamku. W każdą stronę można było sobie obejść. Tak, tak, tutaj właśnie na dywan, tu był dywanik, zostawiali szli. Pomyślcie sobie, w tamtych czasach, teraz to dalej wygląda, wiadomo, no, pomalowane, jakby to odnowili to w ogóle, ale w tamtych czasach, jaki to musiał być rozmach po prostu. Szok. Zagrodzone, że nikt na górę nie wchodził. Tylko my mogliśmy wejść. O. Niezły salon miał. Jeden z salonów. Patrzcie, że tam jest
kolejna część. Zadanie, który na tronie siedział. No, albo koncerciki były. Właśnie jak wygląda. A to odnowione, widać. Księdrzniczka chyba przyjechała. Ja zamówiłem taksówę. Zamówiłeś taksówę? Uberze. Dobrze, Uberek. Uberek w Iraku. W Babilonie. Dobra, jesteśmy pod bramą wyjściową do Babilonu. Ta brama oczywiście nie jest oryginalna. Oryginalna brama podobno w Niemczech, w muzeum. Jej części są tutaj w Łodzi, ale to nie jest oryginalna. Yeah, I say now about this. This is not like original gate to Babylon. The original one is in Berlin. In Berlin, yes. Yeah. Okay, what you can say about Babylon? Well, Babylon is one of the oldest civilizations in the history. It's even older than the pharaoh themselves. And actually, the place was like a big castle. And this was one of the main entrances. It's called Ishtar Gate. And what makes it so special because it was green. And if, unfortunately, those are not the original mythical creatures. But the first one is like a pole with a corn. And the other one is, you see like it will have a head of a snake and a body of an eagle, like the lower limbs. And he's just like, this was a god, one of their gods, okay? But we're gonna see some original parts of the gate inside. Yeah. Okay, let's go inside. Let's go. Dobra, zaczynamy tutaj. Okay, we start here, from the map. Now the city of Babylon. Tak, tak, żebyście tak wiedzieli. Ten Babylon Tower, co on pokazał. This one with the gardens? The hanging gardens. Hanging gardens, yeah? Tak, to były, żebyście wiedzieli, wiszące ogrody, które były kiedyś jednym z siedmiu cudów świata, ze starożytnych cudów świata. To właśnie one znajdowały się tutaj, w Babilonie. No i tak mniej więcej wyglądał Babilon 600 lat przed naszą erą. This is some part of the original gates, and those are like gods. They're gods back then. Okay, this pole, and sorry, I forgot the name of this creature, but as you can see, like combination. Or just like this snake. Or? Yeah, but the head is a snake. The legs are like an eagle snakes, and the body is like a cheetah. And this one is pole with, you know, unicorn. Yeah, and with the body of. Or like the neck is like an, you know, like a horse. So, and each one of them like it has an indication, you know, because the pole is very strong, and the horse is very fast, and the snake is like when it's attacked very fast. The eagle and the body, so it's like a combination of everything. So many features in one creature, something like this. No, tutaj możecie zobaczyć mapę Iranu. Na dole Kuwait, Arabia Saudyjska, Jordania, Syria. Iran. No i tu właśnie te starożytne rzeczy, starożytne budowle. Musicie zobaczyć, która gdzie się znajduje. Tak w ogóle możecie też wiedzieć bardzo ważną rzecz, że tu właśnie na tych terenach narodziły się początki pierwszej cywilizacji. W paszporcie, jak mamy wizę, to jest właśnie napisane, że to jest Mezopotamia. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że to właśnie w Mezopotamii narodziła się medycyna, utworzono matematyczny system dziesiętny. Tutaj powstało pierwsze pismo, że niesamowite miejsce. Cieszę się, że mam okazję to zobaczyć. Powiem wam jeszcze tak, jak będziecie się wybierać do Iraku, pamiętajcie, żeby wybrać odpowiedni miesiąc. Bo teraz, jak my jesteśmy, niby jest zimno wieczorami, to w dzień jest naprawdę już bardzo gorąco. A jak przyjedziecie tu w ciepłym terminie, w ciepłym okresie,
to temperatury sięgają nawet do 50 stopni. Jest okropnie gorąco, jak w piekle. Kolejna fajna wiadomość dla was. Właśnie tutaj, w Iraku, powstała jedna z najlepszych baśń na świecie, które najbardziej znane chyba. No i tutaj powstają właśnie takie baśnie, jak Lampa Aladyna, Żeglarz Sinbad, Rozbójnik Alibaba, Alibaba i 40 rozbójników. No, Aladyna zna każdy, no nie ma co. No i to powstało tutaj właśnie, znaczy dokładnie w Iraku. Nie tutaj, tutaj, tylko w Iraku. Ciekawostka, żebyście wiedzieli na temat tej nowej, tej odnowionej, nie nowej, odnowionej części Babilonu. Tak naprawdę te mury to są tak w przybliżeniu stawiane, jak to mogło wyglądać, ale że oni dokładnie nie wiedzą, także chcą zrobić taką rekonstrukcję, ale że to nie jest powiedziane, że to dokładnie tak wyglądało. No, to jest coś, co właśnie chciałem usłyszeć, sobie tak myślę, skąd ja mogłem wiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Wiadomo, że są stare mury, są tu ich części i tak dalej. Ale no nie mogli wiedzieć. Dlatego cieszę się, że usłyszałem coś, co chciałem usłyszeć. Dobra, wchodzimy do taką miejscówkę, nie całkiem legalnie, ale podobno ładny widok jest. No, patrzcie. To jest część labiryntu właśnie. Tu można wchodzić i się zgubić. No i cyk, koniec. Jakim cudem to jest? O, zgubiłem się. Widzę. To możecie zobaczyć posąg lwa z Babilonu. Właśnie jak trzyma człowieka. W 1776? Tak, znaleźli go, wykopali go. I zniszczyli głowę, bo myśleli, że w środku jest złoto. Całkiem legalne wejście do środka. Wszystko remontują. Sufit znaczy nie tak, co to gadam. Sufit. Okay, poznałem tu bardzo ciekawe kapitan. Okay, what you can say about this place? I am Mekki Mohammed. I work tour guide. I work here 30 years. Me with the born here in 1966 in Babylon. And before grandfather to work here together German. And my father also working here in Babylon about in 1937. And my son working with me. My brother here working with me, my brother policeman here, and the first meeting with my wife in 1998 in Babylon, relationship and after Mary, but me living here in Babylon, but before living under Saddam Palace, before village here, the name village, Quarish, 120 house, Saddam removed the house and the village and they make it artificial hill and the building, palace here. I am die for Babylon city because the Babylon, the mentioned in Bible and Quran, Kerim. Wiecie, tak mówię, skąd znam tego pana? Widziałem go już na pewno wcześniej. I już wiem skąd. Patrz, się sfazują. Tak właśnie wiedziałem, że już go widziałem. Wiecie, co właśnie zapytałem go też. Wiecie, on mówi, że tu mieszka, że się tu urodził, że tu mieszka całe życie, że z przewodnikiem pamięta to wszystko, sam mówił, że mieszka w pałacu nawet. Chciałem go zapytać właśnie o to, co uważa, właśnie jak tutaj wiecie, jak tutaj był reżim, czy może powiedzieć coś więcej na temat tego właśnie, ile żon miał w Saddam Husajn, ile dzieci i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę nic opowiadać na ten temat.
zastanawiam się, czy po prostu tam to pokolenie żyło w takim strachu przed nim, że dalej się boją o nim mówić, mimo tego, że tyle lat już nie żyje. Wiecie, może się boją takich zwolenników dalej i tak dalej. No, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale powiedział, że na ten temat nie będzie się wypowiadał. No, kurzy się wszystko strasznie, nie? Śmietnik obok, ale co tam, kto by do śmietnika wrzucał? Chcieliśmy tutaj zjeść jakieś dobre jedzonko do jemeńskiej restauracji. Ale z tego, co mi tłumaczył Mohamed, to będzie takie coś, co właśnie jadłem już kiedyś w Jordanii, że też zakopuje się taką brytwanę z mięsem, warzywami i tak dalej w ziemi. No i tak to tam robią. Pyszne to było. W Jordanii na pustyni to jedliśmy z Alą. Zobaczyłem, gdzie smakowało tutaj. Dobra, i to jest, no nie wiem, po co nam daje, jak to normalnie się bez tego je. Kurczaczek, baraninka, kilo ryżu i placki. Tak. Wróciliśmy już do Bagdadu i korki są takie, że po prostu szok. Już pół godziny jedziemy, myślałem wjeździe do miasta. Z racji tego, że zostało nam jeszcze trochę pieniędzy do wydania, mamy miejscowość, pojechaliśmy do kawiarni. Jedno, drugie, pistacjowe. No, dzisiaj niby się zaczął Ramadan, ale ludzie tak jeszcze tak pół na pół. Trochę ludzi widać w środku. Piękne autko. Trochę zdewastowane. No, trochę zdewastowane, ale i tak dalej spoko. Idziemy teraz sobie jeszcze odsapnąć chwilę, no i później na lotnicho. Wylot mamy dopiero o 3 rano, także dzisiaj noc na lotnisku. A najgorsze, że się nie mogliśmy wcześniej odprawić, bo tak jakbyśmy przeszli bramki, to spokojnie, spoko, można iść spać. A tak to będzie trzeba czekać pewnie do 12.30, żeby się odprawić, dopiero będziemy mogli przejść. Będzie przerywa na 3 godziny lotu. Jesteśmy w Istambule. Dobra, żegnamy się już z Mohamedem. Thank you so much. Oh. Yeah, oh, no, no, Yo. Thank you, thank you. To jest brat Mohameda, akurat. Yeah. Thank you so much, bro. We are really pleasure. This was good time for us. And thank you. Thank you. Just can first of all, like, thank you guys so much for being here, Iraq. I really had a great time with you. I hope that you enjoyed Iraq. You were so professional. You were so amazing. And I really love your energy and the vibes that's it's all over you guys and the halo. And for you, for all the people who watch the video, you have to follow this guy. You have to follow him, okay? Because he's just amazing. He was not an easy challenge, so. Jeśli ktoś z was będzie chciał przyjechać do Iraku, to bardzo, bardzo polecam Mohameda, bo naprawdę zajmie się wami fajnie. Ma miejscówkę, gdzie można spać, ma samochód, będziecie chcieli gdzieś pojechać, bardzo chętnie pojedzie. Także bardzo polecam. Na dole i tak macie kontakt do niego, także jeśli ktoś będzie chciał skorzystać, to piszcie, a nie, to Instagramy, to i tak wam przekażę. Jo. Patrzcie, jaka tabliczka. No, jesteśmy na lotnisku. Dużo godzin przed czasem. Bo odlatujemy dopiero za ile? Gdzieś ponad 6 godzin, przypuśćmy, no. Długo. No, bardzo długo. Żeby dojechać do samego lotniska, mieliśmy 4 kontrole, z czego jedna była z psami, plus jeszcze bagaże sprawdzali, prześwietlali. Tutaj później kolejna. I kolejna. I kolejna. W sumie było z 6 kontroli, żeby wjechać. Z tego 3 razy sprawdzali bilet, paszporty 4 razy chyba, 2 razy bagaż. Nie, ale powiem wam tak, Mohamed, przegościł. My mówimy, no ile pieniędzy też, no pomagałeś tam i tak dalej. Nic, tylko za to, że spaliście, za hostel. Po $15 tam wyłudziło za niego. Gdzie to było bardzo tanie, bo normalnie kosztuje $40-50 za nic. My mówimy, no nie, no nawet nie ma takiej opcji, że on mówi, później tutaj dać. On mówi, że nie, że on nic za nic chce. A i tak mu wcisnąłem €200. Bo naprawdę, wiecie, on w ogóle z nami jeździł, to on tankował do samochodu i to ja wiem, że to jest tanie paliwo, ale bez przesady, no. Naprawdę mega fajny gościu. No. Fajny czas był w ogóle w tym Iraku.
bardzo udany wyjazd i dzięki niemu, bo totalnie, mieliśmy w ogóle zupełnie inny plan na ten Irak. Dzień przed tym, zanim tu przylecieliśmy, jeden chłopak napisał mi na Instagramie, że ma takiego chłopaka tu, że może byśmy chcieli skorzystać, przespać się u niego. No, no dobra, dawaj, zrobimy coś innego. I super wyszło. Irak kolejny raz nas zaskoczył. Siedzimy na lotnisku. Znaczek za Pawłem oczywiście jest. No, za nami się jara szludzi. Się nigdzie przejmuje, śmierdzi także szok. No ale cóż. Tutaj to palą papierosy totalnie wszędzie. Paweł, spałeś kiedyś na lotnisku? No, chyba nie. Ciekawe, gdzie. Paweł nigdy nie spał w hostelu. Najlepsze jest to, że chciałem go wziąć tutaj do hostelu. No, ale niestety nie było żadnych. Także następny hostel, w jakim będzie, to będzie, to będą India. Na Bali. Paweł, w Indiach były najlepsze hotele, w jakich spałem kiedykolwiek. No, na pewno. Bardzo wyjątkowe. No, ty sobie będziesz hostel i będziesz hotel. Da sobie radę. Nauczę go podróżować. Wiecie co, na wielu lotniskach na świecie już byłem, ale tego jeszcze nie widziałem. Goście sobie siedzi pod prawie paszportowym i sobie karmi gołąbki. Hit po prostu, no. Takie rzeczy tylko w Iraku. Gołąbków tu nie brakuje. Koniec naszej doprawy. Nie koniec, tylko koniec jednej części. Koniec doprawy do Iranu. Nie zakończyłem jeszcze, już się wtrącasz. Leciałem do samolotu, jest po 3 rano. Mamy 3 godziny lotu teraz do Istanbulu. Także kolejny odcinek będzie z Istanbulu. Będzie to trochę inny odcinek niż te, które już były. Także serdecznie zapraszam. Później przechodzimy znowu do remontu domu. Nie będzie to tak mieszane, podróże z remontem. Dzięki wielkie, że oglądaliście tą serię. Jeśli jeszcze nie widzieliście jakiegoś odcinka w Iraku, serdecznie zapraszam. Wbijajcie, zostawcie subskrypcję, wbijajcie do Pawła na Instagrama i do mnie oczywiście też. Yo.